Cześć, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj witam was sama z LTK. Jestem w Kadyksie, bo z samego rana, o 5 rano odwiozłam Łukasza na dworzec. Z Wrocławia Łukasz wziął pociąg i pojechał na lotnisko, skąd już ma samolot do Polski. Poleciał, żeby sfinalizować sprzedaż i przekazanie dukata. Ja natomiast zostałam sama. No i mam kilka zadań do zrobienia. Przede wszystkim muszę kupić kartę do telefonu z internetem hiszpańskim, bo jeszcze tego nie zrobiliśmy. Także biorę hulajnogę, jadę do sklepu i zobaczymy, albo zjem coś po drodze, albo sobie wrócę jeszcze do vana. Potem planuję krótkie zwiedzanie Kadyksu. Tyle dziś, a w całym odcinku pokażę wam tydzień bez Łukasza, czyli solo van life w Hiszpanii. Zaczynamy. Udało mi się, mam kartę, wracam teraz do vana na szybkie śniadanie. O Boże, ale to jest pyszne. Tak dawno nie jadłam szakszuki, chyba z pół roku. Ostatni raz w Sewilli, jak byłam na Semana Santa. Coś pysznego. No dobra, śniadanie zjedzone, kawka wypita, talerze umyte. Pakuję plecak i jadę na wycieczkę dookoła Kadyksu. Nie będzie to długa wycieczka, bo nie mam za dużo czasu, ale bardzo chcę zobaczyć chociaż na chwilę Stare Miasto. Także myślę, że to będzie taki godzinny trip. Moje spontaniczne zwiedzanie bez mapy zaczęłam intuicyjnie od katedry nazywanej Nową. Jej sylwetka wyróżnia się na tle miasta, a połyskująca na złoto kopuła przyciąga wzrok. Na placu przed kościołem, mimo siesty, spotkałam mnóstwo ludzi, turystów, jak i mieszkańców. A skoro wspominam o nich, o lokalsach, przez resztę kraju nazywani są Gaditanos, słowem, które nawiązuje do pierwszej nazwy miasta, Gadir. I tu ciekawostka. Kadyks to najstarsze miasto Hiszpanii. Na ulicach panowała przyjazna i luźna atmosfera. To właśnie dlatego miasto otrzymało przydomek Uśmiechniętego. Coś czuję, że nie bez znaczenia jest tutaj ilość słonecznych dni w roku oraz często odbywające się fiesty. Kadyks słynie jako miasto, gdzie została spisana pierwsza konstytucja Hiszpanii oraz miejsce, gdzie narodziło się flamenko. No dobra, jestem z powrotem w vanie. Powiem wam, że Kadyks mi się bardzo podobał. Troszkę żałuję, że nie mam więcej czasu. Kawusia, spacerek. Mam nadzieję, że wam się także podobało. I co? W drogę! No dobra, jestem na miejscu, udało mi się dojechać bezproblemowo, prawie bezproblemowo, bo ładuję sobie hulajnogę tutaj w środku. No i jak wziąłem jakiś zakręt, uderzyła ona o stół i rozwaliła mi nogę od stołu, znaczy w sensie oderwała. Także nie obyło się bez przygód, ale to nic, jutro temu zaradzę. Przypadkiem Łukasz zostawił akurat tutaj narzędzia, nie schował ich, także może nie ma przypadków, kto wie. Idę teraz się przywitać z ekipą, która tutaj sobie stoi. Widzimy się za chwilę, czyli rano. Mamy nowy dzień. Ja zaczęłam go od napisania i wysłania do was, do części z was, van lettera. Van letter to są takie osobiste listy z drogi, z vana, jak mówi sama nazwa, które wysyłamy do was raz w tygodniu.
Opisuję w nich rzeczy, na które nie zawsze jest miejsce we vlogach. Czasami są to refleksje, czasami są to ciekawostki, czasami jest to zbiór jakichś fajnych miejscówek. I raz w tygodniu właśnie taki list do Was leci. W tym tygodniu był to list o Percebes, czyli o takim portugalskim przysmaku pochodzącym prosto z morza. I chciałam Was bardzo serdecznie zaprosić. Osoby chętne, które chciałyby dostawać takie listy, jest nadal możliwość zapisania się na nie. My tam nie wysyłamy, od razu mówię, żadnego spamu, żadnych reklam. Wiadomo, jeśli mamy jakieś promocje albo pojawi się jakiś taki nowy, fajny produkt, na przykład nowa książka, to oczywiście w tym newsletterze zostaniecie o tym poinformowani, ale staramy się raczej wykorzystywać tę przestrzeń do takiej bardziej bliskiej rozmowy, spotkania z Wami, bo część z Was też odpisuje nam na te listy i my sobie tam właśnie wymieniamy taką korespondencję. Także każdy, kto chciałby być częścią takiej naszej bliskiej społeczności, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Jest taka możliwość, żeby się zapisać. Wystarczy wejść na naszą stronę podróżowanie.pl/vanletter i zapisać się do tego newslettera. To nie jest też na wieczność. Jeśli w którymś momencie stwierdzicie, że już nie chcecie otrzymywać od nas takich listów, to możecie w każdym momencie się wypisać. A dla nas jest to taka właśnie fajna i przyjemna forma bycia blisko z Wami po prostu. Dobra, to tyle. Zaczynałam poranek od listu, a teraz naprawiam ten nieszczęsny stół, żebym mogła montować. Udało się, także teraz biorę laptopka i zaczynam montaż odcinka, a potem pójdę sobie na surfa, bo pogoda jest piękna i widzę za oknem piękne falki. No dobra, przerwa w pracy, zbieram się na surfa. Wosk. Dzięki temu nie będę się ślizgać stojąc na desce. Naturalne z kokoska. Dzień dobry, witam Was w nowym dniu, jest niedziela. Vlog od wczoraj wisi na naszym kanale, także dzisiaj robię sobie dzień wolnego i zapowiada się bardzo fajnie, ponieważ najpierw idę na surfa. Na wodzie już czeka na mnie Karol i Ala z Family Ventury, zaraz wejdą też Arek i Kasia, a potem będziemy mieć taki wspólny dzień, także pokażę Wam pewnie parę ujęć. No dobra, jesteśmy po surfie, było po prostu świetnie i nawet Michał z Wana Pawła troszeczkę ponagrywał, także mieliście okazję to zobaczyć. A teraz chillujemy i robimy wspólną szakszukę na śniadanie. Będzie już druga szakszuka w tym odcinku.
obfitość wszakszuka. Cześć, witajcie w nowym dniu. Dzisiaj jest dzień ogarniania. Mamy poniedziałek i mam dużo planów. Zaczynamy od prania, będzie serwis i dużo jeszcze się będzie działo. Jestem na miejscu, biorę się za pakowanie prania. Jestem blisko sklepów, także przy okazji zrobię zakupy. Fajnie, nie będzie pustych przebiegów. Pranie mam przygotowane. Jak widzicie, jest go sporo. 2 tygodnie zbieraliśmy to wszystko. Teraz idę sprawdzić, czy są wolne pralki i zaczynamy cały proces. Dobra, jestem w wanie, pranie mam nastawione, właściwie już suszenie, więc mam teraz pół godzinki i korzystam z tego czasu, jadę do pobliskiego sklepu. No dobra, pranie zrobione, zakupy zrobione. Teraz zostało mi jeszcze jedno, czyli serwis. Idziemy na stację. Ale mam czerwoną poświatę, dlatego że tutaj są światła wyświetlające ceny benzyny. O, właśnie zaraz ja wam pokażę. W każdym razie woda napełniona, teraz jadę już na nową miejscówkę. No a wy zobaczcie, jakie ceny benzyny i diesla w Hiszpanii. Melduję się szybko, tylko że zajechałam na miejscówkę. Włączyłam sobie webasto, żeby się troszeczkę ogrzać, bo zrobiły się chłodne noce. Przygotuję jakąś kolację. Ale już tego wam nie będę pokazywać. Widzimy się jutro, bo jutro jeszcze jest też busy dzień, a pojutrze już przylatuje Łukasz. Jej! Dobra. Tak jak widzieliście, aparat upadł i co? I wydarzyła się mała tragedia, bo zbiłam obiektyw, znaczy sam się zbił, nie wiem czy to zobaczycie, zaraz wam to pokażę, bo teraz nagrywam innym obiektywem, więc nie łapię mi ostrości, pękła mi szybka UV,
i muszę ją jakoś ściągnąć. Właśnie napisałam o tym na Instagramie i dostałam świetną poradę od Wrygi, także mam nadzieję, że go ściągnę. Mam rękawiczki, żebym się nie pocięła. No w ogóle muszę wam powiedzieć, przez to, że nagrywam sama, to jest chyba odcinek, w którym pobiłam rekord, jeśli chodzi o upadki kamery, no bo ustawiam ją cały czas na statywie i niewiele trzeba, żeby ten statyw się przewrócił, jak pokazało moje doświadczenie. No niestety nie udało mi się tego ściągnąć, nie mam na tyle siły, albo podczas upadku coś tam się uderzyło i zablokowało, a może potrzeba męskiej dłoni, nie wiem, przekonamy się jutro, jak Łukasz wróci. Ja zabieram się za sprzątanie, to jest moje ostatnie zadanie, które miałam zrobić zanim Łukasz przyjedzie. Chcę pościągać świąteczne ozdoby, światełka, bo no, okres świąteczny już się skończył. Chcę posprzątać w szafkach, no i ogólnie posprzątać wanie, umyć podłogę porządnie, bo dawno nie była myta, jest taka zabrudzona. Także na ile to będzie możliwe, wam to pokażę, ale ponieważ kręcę na bliskim obiektywie, który jak widzicie zbliża, muszę stać daleko, no nie widzicie tego. Ale aparat jest w szoferce, a ja stoję tutaj, żebyście widzieli moją buzię, więc nie wiem, ile uda mi się z tego nagrać. Coś postaram się tutaj wykombinować, żebyście też widzieli ten proces. No a jutro jadę po Łukaszka i będziemy znowu zjednoczeni. Dobra, do roboty. Jest środa i Łukasz zaraz przyjdzie na stację, także lecimy po niego. Jestem i chcieli mnie wypuścić w ogóle z tego dworca, bo kupiłem bilet do Kadyksu, a wysiadłem w jakimś San Fernando, Fernandez czy gdzieś tam, ale to nie jest istotne. Istotne jest to, kto ze mną jest tutaj, kto na mnie czekał. Dzień dobry. Hola. Wy ją już pewnie znacie i widzieliście przed chwilą na tym vlogu, ale ja nie widziałem Kasię ponad tygodnia. I się bardzo cieszę, że ją w końcu spotkałem. Idziemy do vana. Idę zobaczyć, czy jest cały. Hola! Welcome! Olka! Do domu. No jesteśmy już razem. W wanie wszystko jest pod kontrolą. Samochód sprawdziłem, nie ma żadnych rys nowych, ani starych. Wszystko działa. Brawo. To się dopiero okaże. To tyle, kończymy ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to standardowo prosimy o łapkę w górę. Łapki w górę daje się na dole. Tak pod tym filmem jest taka ikonka łapki i wtedy więcej osób zobaczy ten film, jeżeli dacie łapkę w górę, bo YouTube dostanie informację, że to jest fajny film. A jeżeli nas nie subskrybujecie, to tam też jest taki przycisk subskrypcję i zachęcam gorąco, ponieważ na dniach się pojawi hit, cała seria filmów o Maroko i nie tylko, więc serdecznie do tego zachęcam i zapraszam. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Ściskamy mocno, przesyłamy dużo słońca i uśmiechu. Do zobaczenia. Hejka. Pa, pa.